Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. W sumie to nawet chyba jeszcze w vlogmasie. Nigdy nie nagrywałam pierwszy dzień świąt i nawet nie orientuję się, czy właśnie Boże Narodzenie się jeszcze zaliczę do vlogmasu, czy już jest po vlogmasie. Tak czy inaczej, dzisiaj również nagrywam vloga. Ja dzisiaj wstałam po godzinie 8, wyspałam się, wiecie co, jak ja wczoraj padłam o tej 11, to po prostu po 5 minutach spałam w łóżku, co mi się bardzo rzadko zdarza. I przespałam całą noc bardzo spokojnie i bardzo mocno. Czuję się w miarę wypoczęta, ale też przez to, że spałam bardzo mocno, jeszcze jestem nieprzytomna. Szybko się ubrałam, skoczyłam w tą nową sukienkę z H&M-u i jest super. Ona jest się troszeczkę różni, bo widzicie tutaj, ona ma kołnierzyk i dodatkowo też ma guziczki i można sobie zrobić taki fajny dekolt. Może sobie nawet jakiś wisiorek tutaj dobiorę. Zobaczę, bo na pewno chcę założyć tą bransoletkę od mojej siostry. Dlatego właśnie ubrałam tą miodową sukienkę. Miałam ochotę zarówno na tą sukienkę, jak i na bransoletkę. A ta bransoletka będzie do tego pasować. Jeżeli chodzi o moje ogarnięcie, to tylko i wyłącznie przeczesałam włosy, ułożyłam fryzurę, bo nie chciałam Wam się pokazywać taka rozczochrana. I nałożyłam korektor na brodę. Za chwilkę obejrzę sobie chwilę zaległe vlogmasy z wczoraj, bo wczoraj w ogóle nie włączyłam YouTube'a i położyłam się do łóżka, włączyłam sobie jeden filmik i mówię Wam, po 5 minutach usnęłam, więc chciałam sobie troszeczkę rzeczy nadrobić i później idę się malować i pakować, bo muszę wziąć dużą torbę, bo jak jadę do mojej drugiej babci, to muszę też trochę rzeczy tam wziąć i stwierdziłam, że wezmę po prostu większą torebkę tym razem, bo muszę i dokumenty wziąć, bo jedziemy autem z wujkiem, a muszę wziąć co jeszcze, haki jak do nagrywania, bo jak mam przyjechać około godziny 12, więc mam jeszcze sporo czasu, ale też wiem, że jestem taka nieprzytomna i coś czuję, że mogę się zbierać bardzo, bardzo długo, więc wolę sobie to zrobić powolutku. Jeszcze nie wiem, jaki zrobię dokładnie makijaż, zanim życie to będzie coś spontanicznego i wszystko się udało, tylko tak jak mówię, nie udało mi się pójść na brwi, ale brwi jeszcze źle nie wyglądają. Natomiast niestety mam od spory na paznokciach. Na szczęście przy tym lakierze aż tego tak nie widać, ale nie dałam rady dotrzeć do salonu, żeby zrobić paznokcie, a w ostatniej chwili umówić się na dojazd do domu. Próbowałam, pani Natalia tutaj próbowała do mnie przyjść, ale niestety miała tak zajęty grafik, że no cóż. Dzisiaj naprawdę jest jakieś święto, ponieważ wyrobiłam się grubo przed czasem. Jest pół do 12, mam jeszcze pół godziny do wyjścia, do kiedy tak naprawdę wujek po nas przyjedzie. I słuchajcie, ja już mam zrobiony makijaż i trochę mi wyszedł chyba bardziej imprezowy niż podejrzewałam, ale okej, nie będę się czepiać szczegółów. Jeżeli chodzi o co mam na oczach, to znowuż użyłam tej nowej paletki z Huda Beauty i to jest po prostu taki brokat, czyste złoto, bardzo mi się podoba ten efekt. Do tego właśnie użyłam maskarę, którą wczoraj otworzyłam, czyli Rimmel Wonder Extension i to co się doczytałam, wczoraj nawet nie zwróciłam uwagę, że jest to kolor Very Black, a ja właśnie bardzo lubię te mocno czarne tusze do rzęs, bo mam wrażenie, że wtedy te rzęsy dużo lepiej wyglądają. Natomiast zastanawiam się, co zastosować na usta. Początkowo myślałam, żeby użyć czerwoną pomadkę, bo wiecie, tak świątecznie i tak dalej, ale kiedy zobaczyłam ten efekt na oczach, to stwierdziłam, że to już by było too much, bo zobaczcie, te oczy kradną dzisiaj show, a tak naprawdę jest to jeden cień ładnie rozprowadzony, wiecie, wyblendowany i troszeczkę właśnie takich matowych cieni później tutaj załamanie i podłóg. I słuchajcie, zdecydowałam się na pomadkę z kalendarza L'Oreala. I to jest chyba moja ulubiona pomadka z tych wszystkich kalendarzy adwentowych, które w tym roku otwierałam i z wszystkich okienek. I to jest kolor No Dust, więc przepiękny, jak widzicie, taki bardzo neutralny, matowy. I myślę, że bardzo fajnie się prezentuje, bo nie rzuca się w oczy, usta są wykończone, wiecie, mają łatwo ochronną przed mrozem też, ale nie rzuca się to właśnie tak bardzo w oczy i nie kontrastuje z oczami i z bardzo intensywnym makijażem oka. Założyłam też biżuterię i teraz tak, na uszach mam takie oto kolczyki i to są mega stare kolczyki, które kiedyś kupiłam w takim sklepie z biżuterią, który był, wiecie, jako taki stand na korytarzu w galerii Rumi, ale to jeszcze jak byłam na studiach i kiedyś je bardzo, bardzo lubiłam i potem je zarzuciłam. Dlaczego ja je tak bardzo lubię? Ponieważ są one proste do założenia i radzę sobie z nimi sama. Ponieważ tylko odchylacie, otwieracie jakby takie zapięcie, przekładacie przez ucho i przyciskacie i Wam się kolczyk zamyka, więc jest to dla mnie bardzo wygodne. Tutaj wziąłam taki wisiorek z Avon i dopiero kiedy go założyłam, przypomniałam sobie, że powinny być do niego kolczyki.
kolczyki, ale nie mogłam ich znaleźć, po pierwsze, a po drugie, później sobie przypomniałam, że one były i tak na wkrętki, a z tymi paznokciami nie dałabym rady sama ich założyć, więc nawet dobrze wyszło. I nie wiem, czy to zobaczycie, ale na ręku mam bransoletkę od mojej siostry, bo chciałam właśnie założyć ją dzisiaj, dlatego też zdecydowałam się na tą miodową sukienkę i ona bardzo dobrze pasuje do tego wisiorka, bo to jest też takie różowe złote i też ma, jak widzicie, ten wisiorek, takie różowe tutaj kamienie, więc naprawdę to jest ładnie ze sobą wygląda. Troszeczkę kształt jest inny, ale wydaje mi się, że naprawdę jest to spoko zestaw. Zastanawiam się później, jak założyłam biżuterię, czy to nie jest za dużo właśnie wisiorek i kolczyki i tak dalej, ale stwierdziłam, że nie, że wygląda naprawdę spoko. Jeżeli chodzi o nagrywanie o mojej babci, to nie wiem, ile będę w stanie nagrywać. Oczywiście w ciągu dnia się trochę do Was odezwę, bo tam mam taką możliwość, że mogę sobie wyjść do innego pomieszczenia, do kuchni i po prostu mogę sobie nagrać, ale nie wiem, czy będę coś nagrywać przy stole, czy nie. Zobaczę, jak to wszystko będzie wyglądało. Bo wiecie, jest okres świąteczny i jadę tak naprawdę spotkać się z rodziną, spędzić z nimi czas, zjeść coś dobrego, a nie tylko, wiecie, wszystkim kamerą latać przed twarzą, więc mam nadzieję, że to zrozumiecie. Ale oczywiście zabieram kamerę, zabieram mikrofon i mam nadzieję, że coś ciekawego będę miała Wam do powiedzenia i pokazania. I jeżeli się zastanawiacie, dlaczego dzisiejsze klipy porane są takie ciemne, nie wiem, o co chodzi. Wczoraj było ładne słoneczko, a dzisiaj od rana jest pochmurnie i rano była tak straszna mgła, że świata było nie widać. A tym bardziej, że my tutaj jesteśmy otoczeni lasem, bo Redo leży jakby w takiej trochę nitce, otoczony chyba z trzech stron lasem, nie mówię, tak, z trzech stron, więc po prostu ja, jeżeli jest mgła, siadę na las, to po prostu później jesteśmy cali tutaj w mgle i czasami naprawdę nie widać bloku obok, więc jeżeli właśnie ona się zamgli, to tak już poważnie. Mam nadzieję, że będą miały dobre warunki na drodze, bo jednak jedziemy autem, a mgła jest dość upierdliwa. Floating rivers upstream, the things that you said. Tell me I'm being honest, tell me did you know that you would be leaving me just like the winter snow. Tell me I'm being honest. Jest teraz koło godziny 15. Czas w dobrym towarzystwie bardzo szybko płynie. Jesteśmy już po obiedzie, oczywiście musiał być rosół, jak w każdym polskim domu. Ja niestety nie jadam rosół, jest dla mnie zbyt ciężki, a za to było bardzo dobre drugie danie. Było właśnie te wolaja, autorstwo mojej cioci, przepyszne. Dlatego oczywiście była mizeria i ja akurat jestem mega zadowolona z takiego obiadku. I dzisiaj o dziwo był ryż zamiast ziemniaków. I też powiem Wam taką ciekawostkę, że moja babcia ma takie szczęście, że ma dwie wnuczki w okresie świątecznym urodzone. Ja jestem, jak wiecie, z Wigilii, natomiast moja kuzynka, która też jest córką mojej babci, jest urodzona 25 grudnia, więc dzisiaj jest świętowanie podwójne urodzin, więc też podobno ma być za chwilkę tort, kawa, ciasto, więc już się nie mogę doczekać i muszę przyznać, że bardzo fajnie się siedzi w takim rodzinnym gronie. Mam nadzieję, że tylko nie słyszycie tej wrzawy i dyskusji, bo właśnie moja rodzina tutaj od strony taty bardzo, bardzo głośno zawsze dyskutuje i komuś może się dowodować jakoś dziwne dźwięki, a to jest po prostu bardzo żmienna dyskusja. Jeszcze wszyscy mają donośne głosy, więc mam nadzieję, że kot to wygłuszył i odległość, ale jak nie, to Was przepraszam. I tak już wyszłam do kuchni, żeby tam nie przeszkadzać w nagrywaniu na stole, przy stole, bo wiecie, nie, też nie będę Wam wszystkim, całej rodzinie mówić, że teraz mam nic nie mówić, bo ja chcę coś nagrać. Na szczęście są inne pomieszczenia i mogą po prostu sobie wyjść. Myślę, że też około godziny 17-18 będziemy się zbierać do domu, więc jeszcze tylko sobie wypijemy kawę i ciasto. Całe szczęście jesteśmy autem, bo tutaj jest taka dzielnica, gdzie niestety ciężko trochę dojechać, w szczególności właśnie w niedzielę czy w okresie świątecznym, więc auto jest naprawdę z zbawieniem czasami, a też bez auta też da się żyć, co jest oczywiste, tylko po prostu marnuje się dużo więcej czasu na transport, a ja teraz, jak wiecie, jestem uziemiona, więc cieszę się, że mogłam przyjechać, że mogłam spędzić czas z rodzinką, ale coś czuję, że jutro będę odpoczywać i mam ochotę sobie świętować w piżamie, wiecie, przy komputerze, przy Netflixie, więc mam nadzieję, że będę miała taką możliwość we dniu jutrzejszym, a dzisiaj na razie się cieszę z tego, co mam. Przed chwilką nawet sobie wrzuciłam posta na Instagramie, zrobiłam sobie sama selfie-sticku właśnie zdjęcie, cieszę się, że pobrałam. A, chyba Wam nawet nie pokazywałam, mam nawet taką większą torbę, wziąłam sobie tą torbę z Pepco, słuchajcie,
pod tą wiolką, ponieważ chciałam wziąć wszystkie swoje kilki, selfie sticki i cały sprzęt i niestety w tą małą torebkę by mi to nie weszło, więc cieszę się, że mam coś takie większe. A że mi pasuje do tej sukienki, to dlaczego nie? I oczywiście moja babcia druga też się śmiała z moich włosów, że słuchajcie, mam czerwone włosy i wyglądam jak Wiśniewski. Powiedzcie mi, o co chodzi? Przecież to nie jest czerwony kolor. Nie rozumiem, ale okej. Okay. Czemu wszystkim się właśnie jak kolorowe włosy, to kojarzy się tylko jedna osoba? Przecież teraz w showbiznesie się dużo osób ma jakieś zwariowane kolory, a tym bardziej wśród influencerów to i tak jest to bardzo łagodna wersja, ale okej, okay, nieważne. Myślę, że chyba już będę powoli uciekać, bo też nie chcę zostawiać rodzinki na zbyt długość. Poznajcie małą Bellę, to piesek mojej kuzynki, jest prześliczny. Oprócz tego, że tak trochę dużo szczeka, kiedy nie zna człowieka. Jak widzicie, wróciliśmy już do domu, jest chwilę przed godziną 18. Ja wiem, że może wam się wydawać, co niektórym, że to jest szybko jak na powrót z pierwszego dnia świąt, ale moja babcia, słuchajcie, w sierpniu będzie kończyć 88 lat, więc też jest osobą bardzo starszą i wiadomo, że przez cały dzień, kiedy było bardzo dużo ludzi u babci, kiedy były dzieci, pies i wiecie, dużo się działo, było głośno, to też babcia się zmęczyła i nie wiem, czy wiecie, ale osoby w tym wieku już koło godziny 7 kładą się do spania, najdalej 8, więc też nie chcieliśmy siedzieć za długo, żeby po prostu babcię nie męczyć, żeby mogła sobie odpocząć. Wiadomo też, że wszyscy pomagali w kuchni i to nie było tak, że wszystko było na głowie babci, ale cieszę się, że mogłam pojechać, bo wiecie, jaki ja mam problem i myślę, że to jest częsty problem osób z niepełnosprawnościami, ponieważ zarówno moi dziadkowie, jak i moja babcia mieszkają w starym budownictwie, które nie ma windy. I jak jeszcze moi dziadkowie nie mieszkają aż tak wysoko, to niestety moja babcia mieszka bardzo wysoko i do pokonania jest bardzo duża ilość schodów. Jeszcze w dodatku jest to stare budownictwo, więc tych schodów do każdego piętra jest więcej niż w tym nowym budownictwie, bo tam chyba są w ogóle wyższe sufity, nie? Mama tak mi się wydaje, że u babci jest wyższy sufit niż w tych starszych, niż w tych nowszych mieszkaniach. W efekcie nawet jak kiedyś chciałam jechać z samą siostrą, to było to niewykonalne, bo siostra się bardzo zmęczyła, zanim jechała do góry sama, więc zazwyczaj się jedzie w dwie osoby, albo właśnie czeka na taki moment, kiedy na przykład jakiś wujek jest u babci w odwiedzinach, albo właśnie kogoś się zabiera, żeby odwiedzić naszą babcię, żeby właśnie wnieść w dwie osoby wózek, bo to nie jest proste zadanie. Dlatego też nie planowaliśmy dzisiaj jechać, ale jak wczoraj wieczorem pojawiła się ta okazja, to stwierdziłam, że bardzo chętnie pojadę, bo jak nie mam możliwości, wiecie, w każdej chwili pojechać do babci i ją odwiedzić, to w momencie, kiedy ktoś mi mówi, że o, jadę, mogę was zabrać, to korzystam z tego jak tylko mogę, bo po prostu chcę odwiedzać. Właśnie nawet dzisiaj tak rozmawiałam z moim chrzestnym, że kurczę, te schody to jest po prostu jakaś makabra. Szkoda, że nie ma żadnej windy, bo i babci już jest super ciężko wchodzić tam, nie mówiąc o zakupach. Dodatkowo, wiecie, też ja nie mogę w każdej chwili przyjechać, odwiedzić, bo tak to nawet sama mogłabym podjechać, ile razy byłam w Gdyni, a nie mogę przyjechać sama do babci, bo wiecie, nie wejdę i dla mnie to mogę się z babcią umówić na mieście, co czasami robimy, ale to nie jest to samo. Wiadomo, że pójście do babci, to wiecie, raczej każdy, kto jeszcze ma żyjących dziadków wie, jakie to jest fajne, kiedy idziecie do babci, babcia ma swoje ciasto, albo, nie wiem, zrobiłam jakąś pyszną herbatkę, siedzicie, gadacie sobie, więc no, To jest bardzo, bardzo przykre. Wiem, że nie tylko ja mam taki problem i że bardzo często właśnie osoby z niepełnosprawnościami muszą się mierzyć właśnie z takimi barierami architektonicznymi, bo wiadomo, że u siebie w domach raczej wszyscy mają w miarę dostosowane. Oczywiście są osoby uwięzione, które mają problem z wyjściem. Ja na przykład mam problem z wyjściem wózkiem ręcznym, bo jak na wózek elektryczny mam podjazd, taką rampę, tak niestety ta rampa nie zdaje efektu przy wózku ręcznym, bo ona jest bardzo stroma i na tym wózku mogę zjeżdżać, bo mam mechaniczne, wiecie, elektryczne hamulce i sobie mogę w każdym momencie zwolnić ten wózek i on mi się nie stacza. Natomiast z wózkiem ręcznym, jeżeli ktoś prowadzi, to ciężar wózka, ciężar mnie i ciężar osoby, która jest to, po prostu ściąga wózek na dół i to jest niebezpieczne, a pod górę to już w ogóle nie da się wepchać, więc trzeba jechać po schodach. Na szczęście u nas nie ma dużo schodów na parter, ale wiecie co, jest to upierdliwe, bo ktoś musi albo umieć wjeżdżać, albo trzeba wnieść, więc też na wózku ręcznym czasami miałam problemy z wyjściem z domu. Tego mega się cieszę, że mam wózek elektryczny, że mam tą rampę, bo dzięki temu jestem samodzielna, ale jak widzicie, bariery architektoniczne są w każdym miejscu. Ja nie mówię tutaj nawet o sytuacjach, że jedziecie
pociągiem, jakaś binda nie działa i tak dalej, ale często nie możecie odwiedzić części rodziny, ponieważ nie macie do tego dostępu i to jest niesamowicie przykre. Ten wózek mnie już dobija, minęło prawie 1,5 tygodnia i mam nadzieję, że najdalej za 2 tygodnie będę miała już nowe akumulatory, bo powiem wam, że wieczorami czasami bywa ciężko, jeżeli już go powolutku nie doładuję w ciągu dnia, chociażby 0,5 godziny, to potem wieczorami on mi staje i muszę czekać. Nawet dzisiaj rozmawiałam na ten temat z moim chrzestnym i powiedział, że wpadnie jeszcze zobaczyć na 100%, czy nie jest uszkodzona ładowarka, bo właśnie też miałam takie podejrzenia, że może coś się dziać równie dobrze z ładowarką. Chociaż mój drugi wujek powiedział, że oczywiście w akumulatorach, tylko że wam źle powiedziałam, bo chyba ja powiedziałam wam na filmie, że cewka padła, a wujek mnie poprawił, że nie cewka, tylko cela, że źle zrozumiałam, ale właśnie, że jemu w samochodzie też się tak zdarzyło, że jechał rano, wiecie, samochód działał, przyszedł do domu, coś zjadł, miał jechać do lekarza i nagle akumulator padł i nie mógł ruszyć autem, więc widzę, że to nie tylko ja mam takie problemy. Oczywiście wiem, że nie tylko ja mam takie problemy, ale w ostatnim czasie o to mi chodziło i wiecie co, właśnie wujek przyjdzie sprawdzić jeszcze miernikiem ładowarkę, czy na pewno ona ładuje odpowiednim natężeniem i tak dalej, bo żeby w razie czego nie uszkodzić też nowych akumulatorów, bo to by było chyba najgorzej. I tutaj zanim pojawią się pytania, ja słyszałam o tym, żeby właśnie sprawdzić ładowarkę, tylko problem polega na tym, słuchajcie, że albo musiałabym ją wysyłać na własny koszt do Łodzi, gdzie jest serwis Mejry, i wtedy bym miała 2-3 tygodnie ładowarki, a ten wózek bez ładowarki, wiecie, by nie ruszył, a nie mam zapasowej, albo po prostu musiałabym go oddać gdzieś tutaj do elektryka, nie wiem, w Redzie, w Rumi, ale to też prawdopodobnie sprawdzenie ładowarki trwa 2 dni. Więc znowu byłabym 2 dni uziemiona i ja wiem, że dla kogoś może się wydawać, że o, to tylko 2 dni, jakoś byś przeżyła. Słuchajcie, to są moje nogi i jeżeli ja bym była 2 dni uziemiona, na przykład musiałabym jeździć na wózku ręcznym, nie wiem, że bardzo bym mi bolał kręgosłup, to jeszcze do tego musiałabym cały czas o wszystko prosić i ja nie wiem, czy ja bym wtedy dała radę nawet cokolwiek nagrywać, bo jak ja bym miała wszystko moją mamę prosić, żeby tutaj ustaw mnie pod tym i tak dalej, to chyba by mi brakło cierpliwości, więc cieszę się, że właśnie wujek mówił, że może być miał jakiś wolny dzień, to podskoczę i zobaczę właśnie miernikiem prądu tą ładowarkę. Nie wiedziałam, że się na tym zna, ale właśnie zaproponował sam, więc dlaczego by nie? Można zawsze sprawdzić i wiecie, to będzie chociaż pewność, że to nie jest wina ładowarki, bo też wujek mówił, że ona może ładować zbyt dużą ilością prądu, ale mi się wydaje, że nie. Ja się mogę obawiać jedynie tego, że okaże się, że ona ładuje za słabym prądem, bo ona się nie włącza chłodzenie, tak jak wam kiedyś mówiłam, ale to też nie jest jeszcze nic pewnego, bo nie wiem, czy to przypadkiem nie jest problem w tych akumulatorach, że one tak nie przyjmują prądu, więc cieszę się, że właśnie to będzie sprawdzone. Ja mam ochotę dzisiaj trochę dłużej posiedzieć, teraz sobie zmontuję vloga, myślę, z Wigilii i po prostu posiedzę dłużej, mam ochotę sobie nadrobić vlogmasy, obejrzeć może jakiś fajny film, mam ochotę spędzić czas sama ze sobą. Nie wiem, czy wy też czasami tak macie, ale ja lubię, nie wiem, kiedy na przykład moja mama pójdzie spać, sobie siedzieć, wiecie, coś sobie obejrzeć i tak dalej, bo u nas i tak zawsze mam niech to położyć do łóżka, więc to nie jest jakiś większy problem, ale to jest ten plus, że właśnie mogę sobie poświęcić trochę czasu dla siebie, bo mam wrażenie, że przez te święta mało spałam, ale też cały czas byłam z ludźmi i ja naprawdę, pomimo tego, że jestem ekstrowertykiem, kocham kontakty z ludźmi i czerpię z nich energię, tak mam czasami takie chwile, że lubię posiedzieć sama, nie wiem, obejrzeć coś swojego, nie wiem, poplanować coś, właśnie przemyśleć strategię, czy popracować, czy właśnie coś zmontować, czy zająć się czymkolwiek, co mam do zrobienia i to mi zawsze sprawia przyjemność. Nawet wiecie co, nie mam ochoty w nic grać. Ostatnio jakoś mi odrzuciło od wszystkich gier. Bardziej może sobie jakąś telenowelę włączę, a coś nie mam ochoty na telenowelę. Bardziej mam ochotę na jakiś film, albo na zrobienie filmiku, bo przez to, że właśnie jest vlogmas, to oglądam dużo vlogmasów, a też nie wszystkie oglądam regularnie, mam te, które oglądam regularnie. Na przykład w tym roku w ogóle nie oglądałam vlogmasów Katrin, bo już nie miałam na nie czasu i stwierdziłam, że Katrin zawsze robi po świętach przerwę, to sobie je obejrzę, jak już nikt nie będzie rzucał vlogu, wiecie. Teraz po świętach będę sobie oglądać po 1-2 filmy dziennie i po prostu sobie nadrobię te materiały, bo mam wrażenie, że właśnie w grudniu czasami jest troszeczkę taki przesyt i też rozumiem, dlaczego wy nie oglądacie wszystkiego na bieżąco i czasami mam dużo mniejsze wyświetlenia, ale do tego też zauważyłam, że na przykład dużo fajniej jest wrzucać filmy co drugi dzień, bo wtedy macie czas go obejrzeć i wiecie co, są
statystyce miesiąca, później dużo lepsze wyniki kanału, kiedy rzucam filmy co drugi dzień, niż codziennie. Bo wtedy, kiedy wiecie, na przykład rzucę film, po 24 godzinach rzucam kolejny, to później wam się ten poprzedni nie pojawia w proponowanych bardzo często. Ja na przykład ma ten 1000-1500 wyświetleń i potem tak szybko już nie rośnie. A w momencie, kiedy wrzucam co drugi dzień, to cały czas YouTube wam go podpowiada i on dalej zbiera wyświetlenia, więc to jest po prostu dużo lepsza opcja. I ja wtedy nie jestem przepracowana, wy nie jesteście przeładowani kontentem. W tym roku, słuchajcie, bym się wkręciła w oglądanie filmów na YouTubie i bardzo lubiła vlogmasy u Karoliny Ziętek, u Panny Joanny i u Maxa i Weroniki. To są mam ulubione trzy, które ogląda ze mną. I słuchajcie, zaczęłyśmy nadrabiać zaległe odcinki i tak w końcu, wiecie co? Teraz zrobiło się pierwsze w nocy i stwierdziłyśmy, że jednak idziemy spać, więc mojego idealnego wieczoru sama ze sobą nic nie wyszło, ale mówię, dobra, już jestem zmęczona, nie będę siedzieć, po prostu położę się spać i jutro zmontuję właśnie ten film, który mam do montażu. Jutro mi się marzy dzień domowy. Będzie to taki typowy dzień, wiecie, gdzie będę chodzić może w łąsi, albo jakiś taki właśnie fajnym dresiku, gdzie nie będę musiała robić makijażu, gdzie będę mogła spać bez budzika i będzie to taki, wiecie, przyjemny dzień, gdzie właśnie będę mogła sobie odpocząć, porobić coś swojego. Czasami takie dni, nawet święta są bardzo, bardzo potrzebne. Oczywiście może się zdarzyć coś spontanicznie, nagle będziemy robić rodzinnie, ale na razie się nie zapowiada. Rozmawiałam z moją siostrą, też mają ochotę właśnie odpocząć i stwierdziliśmy, że to będzie właśnie bardzo dobry motyw, żeby po prostu troszeczkę wyhamować, bo mam wrażenie, że przed tymi świętami i w ogóle w czasie świąt było bardzo intensywnie. Byliśmy poza domem i tak jakoś, wiecie co? Nie wiem, czuję się po prostu zmęczona i też mam wrażenie, że przez to, że czekajcie, od kiedy? Od 22, tak, codziennie nagrywałam vlogi, to jest czwarty vlog, to w pewnym momencie miałam takie: kurczę, a co ja wam dzisiaj będę gadać? Bo jak się nagrywa codziennie i wiecie, wszystko na bieżąco się mówi, to nie zawsze dzieje się aż tyle. Bo niby, właśnie tak nawet dzisiaj z kuzynką rozmawiałam, że niby okej, siedzimy sobie u babci, są bardzo ciekawe rozmowy, spędzamy czas rodzinnie, jemy przepyszne rzeczy, dyskutujemy, ale tak naprawdę jak miałabym wam coś powiedzieć na vlogu, co się dzieje, to no po prostu siedzimy, rozmawiamy, jemy. I tak naprawdę to jest cała relacja. Przecież nie będę wam opowiadać tematów rodzinnych, ani jakichś tam spraw moich bliskich, no bo wiadomo, że to się nie nadaje na YouTube'a. I to jest właśnie taki czas, że dużo się dzieje, ale nie wszystko się nadaje do pokazywania, do opowiadania i do, wiecie, do nagrywania. Więc nie dzieje się tak nic w takim moim prywatnym życiu, bo jak wiecie, YouTube to jest takie bardziej moje prywatne, tylko moje życie i tutaj nie, gdzieś tam nie opowiadam o sprawach innych osób. Czasami wam opowiem coś tam o mojej mamie, czasami o mojej siostrze, gdzieś tam o właśnie o dziadkach, jak się coś dzieje, jak z tym oszustwem, ale z drugiej strony też właśnie nie mówię o jakichś super rodzinnych sprawach, kwestiach i tak dalej, czy jakichś kłopotach zdrowotnych członków mojej rodziny, bo myślę, że nie jest warte, też chcę zachować granice prywatności i w efekcie, kiedy wiecie, spędzacie czas z ludźmi, o których nie opowiadacie, to potem nie ma o czym opowiadać w tych vlogach. Mam nadzieję, że mnie dobrze rozumiecie, ale no, tak się niestety złożyło. Cieszę się, że mam nagrane te dwa vlogmasy, że teraz sobie troszeczkę od nagrywania odpocznę. Oczywiście nie odpoczywam tak całkiem, nie będzie żadnej przerwy, myślę. Ewentualnie właśnie obserwujcie mnie na Instagramie, chociaż dajcie znać, czy chcecie, żebym wam rzucała informacje na społeczności, bo wiem, że część z was nie ma Instagrama i nie wiem, może będzie tam za 2-3 dni przerwy na YouTubie, ale postaram się, żeby właśnie porozkładać te filmy, może właśnie coś 27, 28 nagram. Myślę, że czas najwyższy już kończyć dzisiejszy film. Mam nadzieję, że miło spędziliście i spokojnie święta w gronie rodzinnym albo sami z najbliższą osobą, jak to oczywiście uważacie za słuszne. Ja wam dziękuję za tą serię grudniową, ale tak jak mówiłam, nie żegnam się z wami, bo myślę, że jeszcze w tej przerwie pomiędzy świętami a Nowym Rokiem na pewno będę coś nagrywać, więc się z wami nie żegnam, ale dziękuję wam za serię Vlogmas, która w tym roku była bardzo niespodziewana, inna, ale cieszę się, że właśnie ją kontynuowałam i cieszę się, że byliście ze mną. Dziękuję wam za oglądanie, dziękuję, że czekacie na moje filmy, lajkujecie, komentujecie, subskrybujecie. Jesteście niesamowici, a nagrywanie dla was to czysta przyjemność. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają na Patronite. Jeżeli ktoś oczywiście chce dołączyć do tego grona, to zapraszam was bardzo serdecznie. Link macie w opisie albo przycisku patrz koło przycisku subskrybuj. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć! We'll be right back.
Jingle bells ring.